Życie jest cudowne, jeśli zachowa się oczy i dusze otwarte na Boga. Umiłowani w Panu, siostry i bracia. Historycy opisują powstanie wielkiej fortuny żydowskiego bankiera Natana Rothschilda. Dawno to było. Zmarł w 1836 roku. Dlaczego go wspominamy? Posłuchajcie. W 18 czerwca 1815 roku toczyła się bitwa pod Waterloo w Belgii między Napoleonem a wojskami angielskimi i pruskimi. Rothschild był w sztabie dowódcy angielskiego Wellingtona i zorientował się, że Napoleon przegra bitwę. Natychmiast zaczął działać. Szybko zaczął wyprawę do portu w Ostendzie z narażeniem własnego życia, ryzykując, dostał się na brzeg angielski, udał się do Londynu, gdzie nikt jeszcze nie podejrzewał zwycięstwa. Skupił więc wiele akcji po bardzo niskich cenach. A kiedy przyszła wieść o zwycięstwie, akcje kilkakrotnie czy nawet kilkanaście podrożały. I w jednym momencie bankier Rothschild stał się właścicielem ogromnego majątku. I kochani, to było dawno temu, ale natura człowieka się nie zmieniła. Człowiek zawsze będzie miał skłonność do tego, żeby lepić do siebie, wszystko do siebie przyciągać, żeby mieć jak najwięcej. Ale co? Synowie tego świata roztropniejsi są w sprawach ziemskich niż synowie światłości. I widzimy to na przykładzie tego bankiera żydowskiego. Ryzykował życie, żeby zdobyć kapitał ogromny. I dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi przypowieść o bogatym człowieku, który miał zarządcę. I ten zarządca był jakiś czas, ale do właściciela majątku dotarła wiadomość, że ten rządca coś się nie za bardzo gospodarzy, bo majątek topnieje. I kiedy pan wezwał go do siebie, a pan znał się na ekonomii, na prowadzeniu rachunków, wejrzał w rachunki, w księgi i zobaczył, że to jest prawda. A więc mówi: zdaj sprawę ze swego zarządu, bo już nie będziesz rządcą. I słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, co ja zrobię? Kopać nie mam siły. Praca fizyczna mnie wykończy. Żebrać się wstydzę. Wiem, co zrobię. No i zrobił. Wezwał dłużników pana, poprzekreślał im długi, o połowę czy tam o ileś i powiedział, teraz ludzie mnie będą popierali, nawet gdybym był bezrobotny, to zawsze znajdę jakieś oparcie. I tu jest zdanie ważne. Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę. I możemy tutaj mieć, kochani, jakąś wątpliwość, jak to? Ewangelia przecież nas uczy życia uczciwego, a tutaj Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę. Owszem, Pan pochwalił zarządcę nie za przekręty finansowe, ale za spryt i inicjatywę. Że miał
jakieś wizje, które go ocalą w życiu. I kochani, my w sprawach materialnych to mamy często jakieś 1000 rozwiązań i mamy zawsze jakieś pomysły. Ale w sprawach duchowych, darujcie, ale to nam nie wychodzi za bardzo. Na drogę krzyżową przyjść, a no tak długo, kto by to przyszedł. Na gorzkie żale, a dosyć mam żałośnie w życiu, na gorzkie żale pójdę. Na mszę świętą, a nie mam potrzeby. I kochani, tutaj jest właśnie to, że my jako wierzący często nie dajemy dobrego przykładu ludziom obojętnym. Nie pociągamy ich entuzjazmem, radością, zapałem. Tylko często taką gnuśnością to my odstraszamy ludzi od wiary. I kochani, co jest ważniejsze? Dużo posiadać, czy być uczciwym? Co jest ważniejsze? Mieć kilka domów, kilka samochodów, być milionerem, czy dobrym człowiekiem? Jedno drugiego nie wyklucza. Kochani, można być człowiekiem bogatym i być dobrym człowiekiem. Ale można być też człowiekiem biednym, nic nie posiadać i być łajdakiem. Wcale o wartości człowieka nie decyduje stan posiadania, tylko serce, duch. Ktoś może być bezdomnym, nie ma nic. Śpi gdzieś w parku na ławce. A rano, kiedy dojdzie do siebie, to pełznie jakoś i szuka ludzi, żeby mu 5 złotych dali, żeby sobie mógł ten naturek kupić taki, gdzie troszeczkę zwilżyć, bo człowiek jest rozeschnięty. Kochani, nie materia świadczy o wartości człowieka, ale duch. Kiedy tu przyszedłem do Sieradza 25 lat temu, to jeszcze jako kapelan hospicjum jeździłem 2 razy w roku na takie spotkania kilkudniowe, formacyjne. I byłem osobiście w Grudku nad Dunajcem. Tam jest przepiękny ośrodek, wybudowany niedawno na takim stoku góry, ale to wszystko jest tak pięknie wkomponowane, lasy i widoki, tam jest znów zalew sztuczny, ale no przepięknie to wszystko skomponowane. Dlaczego to mówię? Bo ten ośrodek został wybudowany przez prywatnego człowieka, który był bardzo bogaty. Ośrodek ten kosztował prawdopodobnie około 5 milionów. I ten właściciel wybudował ten ośrodek i pojechał do księdza, bo to jest diecezja tarnowska, pojechał do księdza biskupa, zawiózł mu klucze, dokumenty, mówi: proszę księdza biskupa, od dziś ksiądz jest dysponentem, właścicielem tego ośrodka. Można? Można. Być bogatym, a jednocześnie nie zatracić ducha. Mieć gest hojności. Pamiętać o misjach. Pamiętać o tych, którzy potrzebują. Spójrzmy na dzisiejszą Europę. Tam się na wschodzie ludzie wykrwawiają, a ci debatują, co by tu zrobić. Zamiast natychmiast pomóc. To jest chore. I kochani, Pan Jezus dzisiaj mówi do nas, że kto w drobnej sprawie jest wierny, ten i w dużej sprawie będzie wierny. A kto jest niewierny w drobnych sprawach, ten i w dużych będzie niewierny. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Alfred Nobel któregoś dnia sobie rano poszedł do kawiarni,
wypić kawę, podał mu kelner gazetę poranną, a on sobie przeglądał i zobaczył własny nekrolog. A w tym Alfred Nobel, wynalazca dynamitu, przez całe życie pracował, aby udoskonalać broń przeciwko ludziom, aby wojny miały powodzenie. To go zmroziło. A to było po prostu zwykłe niedokładność autora. Bo zmarł Albert Nobel, brat Alfreda. Ale fakt pozostał, że ten zobaczył i sobie wyobraził: Boże, to po śmierci tylko to będą widzieli, co zrobiłem. Jeszcze tego dnia cały ogromny kapitał, jaki zgromadził na produkowaniu broni, cały kapitał przekazał na cele dobroczynne. Żeby fundować nagrody dla ludzi, naukowców, wybitnych ludzi, zdolnych. I kto dzisiaj nie słyszał Nagroda Nobla? Z tego dzisiaj słynie ten człowiek. Mało kto wiedział, ja dopiero później się dowiedziałem, że on wynalazł dynamit, a tak to słyszałem tylko Nagroda Nobla. Taki fundator. Można? Można. Kochani, dlatego dzisiaj Pan Jezus nam otwiera oczy na to, żebyśmy dobrze wykorzystali swoje życie. Kiedy byłem jeszcze klerykiem w seminarium, śpiewaliśmy refren takiej piosenki religijnej. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane.